Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, miło mi jest powitać wszystkich widzów telewizji Trwam z Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym porozmawiamy na temat potencjalnego transatlantyckiego partnerstwa na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone w dziedzinie handlu i inwestycji. Dlatego zaprosiłem tutaj do studia panią poseł Parlamentu Europejskiego Beatę Gosiewską. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Pani poseł, jest pani członkiem Komisji Agri w Parlamencie Europejskim, ale nie tylko. Delegacje do spraw stosunków z Japonią, prawda, z Indiami, z innymi krajami nie są pani obce. I chciałem zapytać, jak pani ocenia TTIP w kontekście przyszłoterminowej? Wiem, że trzeba będzie poczekać na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale jak pani podchodzi do tej umowy? Czy można na przykład wychodzić na ulicę protestując przeciwko tej umowie, nie znając jej zapisów i nie wiedząc tak naprawdę, jaki będzie ostateczny jej kształt? Jak się okazuje, w Parlamencie Europejskim i nie tylko, można protestować przeciwko wszystkiemu. Można na przykład protestować przeciwko projektowi obywatelskiemu, tak jak było ostatnio w przypadku debaty o Polsce. Protestować można przeciwko wszystkiemu, natomiast rzeczywiście społeczeństwo europejskie bardzo krytycznie podchodzi do wszelkich umów, które Komisja Europejska, podkreślam tutaj, negocjuje Komisja Europejska. Jest to i TTIP, i CETA. Natomiast myślę, że taka podejrzliwość wynika z tego, że wiele decyzji w Komisja Europejska podejmuje w sposób nietransparentny i to są decyzje korzystne tylko dla niektórych państw, a może dla niektórych konkretnych biznesów. I tutaj mamy embargo rosyjskie, powinniśmy poszukiwać nowych rynków zbytu i powinniśmy też podpisywać różne umowy handlowe o współpracy handlowej, gospodarczej z państwami. Natomiast powinniśmy też zadbać o to, aby te umowy były dla nas korzystne, bo to jest taka zwykła logika. Jeżeli ktoś podpisuje umowę, powinien o to zadbać. No, całe negocjacje prowadzi Komisja Europejska i w zasadzie Parlament Europejski jest taka tylko procedura zgody. My możemy się albo zgodzić na to, co wynegocjuje ostatecznie Komisja, albo się możemy nie zgodzić. I tutaj jakby kształtu umowy dotyczącej TTIP nie znamy. Jest wiele obaw dotyczących rolnictwa. Konsumenci obawiają się i słusznie, że polski rynek zostanie zalany żywnością GMO. I tutaj to tylko zależy od kształtu wynegocjowania i zabezpieczenia określonych interesów. Wracając pod kątem handlowym do relacji na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone, to niektórzy uważają, że należy to rozpatrywać w kontekście dostawca usług, odbiorca usług. Wspomniała pani o żywności. Istnieją obawy, że jakość żywności nie będzie już taka jak poprzednio, jeżeli chodzi o TTIP, ale niektórzy uważają, że będziemy mieli po prostu szerszy wybór produktów. Od nas będzie zależało, co należy kupić. Ale my musimy zadbać o to, żeby na polski rynek trafiała zdrowa żywność. W tej chwili mamy problem, i to minister Jurgiel wielokrotnie zapowiadał, że jakby zbuduje nową Agencję Bezpieczeństwa Żywności, tak żeby konsumenci mieli zapewnione, jakby mieli gwarancję, że to, co jest na półkach sklepowych, jest zdrowe, a nie jest to jakaś trucizna. Pamiętajmy, że teraz w XXI wieku jest tyle różnych dodatków chemicznych i tak naprawdę przedsiębiorcy dążą do tego, żeby produkować tanio, sprzedawać drogo i mieć z tego zysk. Natomiast rolą administracji i rządu powinno być dbanie o zdrowie Polaków, co wpływa na to, że mniej będziemy wydawać na leczenie później tych polskich obywateli. A jak pani zasiada w Agri, to Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to jakie są tutaj zdania pod kątem oznakowania żywności? Bo też niektórzy obawiają się tego GMO i pani na przykład wiele czasu spędza w Belgii. Czy oznaczenia, które to jest na przykład genetycznie modyfikowane, czy ta sprawa została już rozwiązana? Znaczy, sprawa nie została rozwiązana i zwolennicy GMO, wiedząc, że ta żywność jest niechętnie kupowana przez konsumentów, starają się ukryć fakt, że jest to żywność modyfikowana genetycznie i to jest taki podstęp. W Europie są ruchy dążące wręcz do tego, aby oznaczać żywność, że ona nie jest modyfikowana genetycznie. No ja też w komisji z moimi polskimi kolegami walczymy o to, aby nie wprowadzać GMO. Mówimy wprost, że Polska ma zdrową żywność. My nie chcemy żywności modyfikowanej genetycznie, ponieważ
Coraz szersze badania niezależnych naukowców potwierdzają, że nie jest to zdrowa żywność. Natomiast rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo produktów modyfikowanych genetycznie i tam też społeczeństwo po latach stosowania odczuwa negatywne skutki tej żywności. I ja się nie dziwię, że Stany Zjednoczone szukają nowego rynku zbytu, tylko z tego, co my się domagamy, to TTIP ma zapewnić to, aby produkty, które będą wpływały na rynek europejski, spełniały wymogi jakościowe Unii Europejskiej. Czyli takiej akurat umowy pani by sobie życzyła pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi? Znaczy, ja bym życzyła sobie takiej umowy, która polskim producentom i da możliwość eksportu ich produktów, natomiast zabezpieczy też polskich konsumentów w jakby zdrową, bezpieczną żywność. Czyli generalnie ujmując, że zadba o interesy Polski. Bo oprócz żywności to też europosłowie muszą analizować takie sprawy jak wpływ tej umowy na przykład małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, jak również potencjalne nowe miejsca pracy w Unii Europejskiej. To też jest przedmiotem dyskusji, jeżeli chodzi o TTIP. Jaką rolę pani widzi, jeżeli chodzi o Parlament Europejski w tej kwestii? Rola Parlamentu tutaj jest ograniczona. My możemy wypowiadać się, krytykować. Ostatecznie będziemy mogli powiedzieć tak bądź nie. Zależeć będzie to od kształtu tej wynegocjowanej umowy. A czy w Polsce na przykład są podziały, jeżeli rozmawia pani ze swoimi kolegami posłami, co do podpisać, nie podpisać tej umowy? Oczywiście jest to bardzo żywa dyskusja. My mamy obawy, ponieważ tak naprawdę nie znamy kształtu tej umowy. Trudno jest, bardzo trudno jest przewidzieć skutki tej umowy. Niektórzy, tak jak mówiłam, ci, którzy mają sztandarowe produkty markowe, są przygotowani do eksportu, szukają tylko rynku zbytu, widzą, upatrują w tym jakby swoich sukcesów. Tak? My na razie jesteśmy pełni obawy, ale na przykład, gdybyśmy w Polsce mieli, bo pamiętajmy, że ta umowa TTIP, no w tej chwili są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Te prace są, jakiekolwiek decyzje są wstrzymane, nie podejmowane. Myślę, prawda? Że tak naprawdę będziemy czekać do końca kadencji. Gdybyśmy w Polsce mieli chociażby jakiś produkt sztandarowy, który jesteśmy i chcemy w stanie eksportować, ta umowa mogłaby być dla nas bardzo korzystna. Pewne dokumenty dotyczące na przykład negocjacji bilateralnych zostały upublicznione, prawda? I na tym też można pobazować, jak to wygląda. Tak, tylko że tak długo jak piłka jest w grze, tam jest 30 rozdziałów, 3 główne bloki tematyczne. No, rolnictwo jest jakby w powijakach, powiedziałabym. Żadne tutaj jeszcze jakieś konkretne decyzje nie zapadły. Tak długo jak będziemy negocjować, no trudno jest się wypowiadać, chociaż z jednej strony ja rozumiem obawy, a z drugiej strony te obawy wykorzystywane są do organizowania protestów społecznych, tak jak w Polsce ostatnio protestuje się nakręcając jakąś propagandę. Ja myślę, że tutaj też Rosja może być zainteresowana wzbudzaniem takich niepokojów, bo pamiętajmy, że mamy to rosyjskie embargo. No my jakby nasze wschodnie rynki zbytu zostały trochę zablokowane i to by była jakaś nadzieja na przykład na inny kierunek zbytu naszych produktów i Rosja też może się tego obawiać. Tak jak mówię, i Komisja Europejska, i rządy powinny dbać o to, żeby zabezpieczyć interesy swoich obywateli. Protesty są, bo niedawno jak szedłem do pracy w Brukseli, to widziałem chociażby na chodniku TTIP i przekreślony znaczek na czerwono, czy na jednej ze ścian Parlamentu Europejskiego podobnie, czyli ludzie muszą mieć jakieś obawy, uzasadnione czy nie, no to się przekonamy. Też chciałem panią dopytać w kontekście otwartości Polski i Unii Europejskiej na Stany Zjednoczone, bo pamiętamy, jak Polacy upatrywali Stany Zjednoczone jako wzór pod kątem łupków, prawda, gazu łupkowego, że my moglibyśmy tę technologię przenieść do naszego kraju. Jak pani postrzega właśnie ten problem w kontekście tego, co Unia mogłaby zyskać konkretnie ze Stanów Zjednoczonych, pomijając już nawet to TTIP? Znaczy ja myślę, że moglibyśmy się przede wszystkim uniezależnić od Rosji w wielu sprawach, tak? I tego eksportu żywności, i też niezależność energetyczna. Pamiętajmy, że no, w tej chwili jesteśmy uzależnieni chociażby od dostaw gazu rosyjskiego. No, powinniśmy i wykorzystywać własne źródła i szukać nowych kierunków. Ja myślę, że tutaj no, ten kierunek taki przez wiele lat byliśmy uzależnieni od Rosji, a teraz wiemy, że jest to bardzo
no, niebezpieczne uzależnienie, więc musimy poszukiwać partnerów do współpracy. No kontra do Nord Stream 2, przepraszam, że wyjdę słowo. Niedawno byliśmy świadkami wysłuchania publicznego tutaj w Parlamencie Europejskim EKR w kontekście pozyskania gazu z szelfu norweskiego, prawda? Tak zwaną bramę północną, aby tutaj studium wykonalności i poczekać, aż projekt by wszedł wtedy w życie. Rosja będzie traktowała nas w sposób bardziej partnerski. No pamiętajmy też, minister Macierewicz dba o to, aby wojska amerykańskie stacjonowały w Polsce, co ma nam zapewnić bezpieczeństwo. A pamiętajmy też, że jeżeli w Polsce pojawią się firmy amerykańskie, będą miały tutaj swój biznes, który niekoniecznie musi być szkodliwy dla Polski, a raczej można spowodować, że będzie wpływał i na tworzenie nowych miejsc pracy, będzie korzystny. Tym bardziej Stany Zjednoczone będą zainteresowane bezpieczeństwem w Polsce i stabilizacją gospodarczą. No w kontekście właśnie inwestycji unijnych firm w Stanach Zjednoczonych i na odwrót. Dokładnie, czyli taka ścisła współpraca gospodarcza też może nam jakby poprawić nasze bezpieczeństwo względem naszego niestabilnego wschodniego sąsiada Rosji. I tutaj też te małe, średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa też trzeba tutaj rozgraniczyć, jeżeli chodzi o oddziaływanie na nich poszczególnych. No ale to już też zależy od europosłów pod kątem analizy i uświadamiania społeczeństwa polskiego, europejskiego na forum Parlamentu Europejskiego. I pozwoli pani, że właśnie przejdę do debat w Parlamencie Europejskim, bo niektórzy różnie podchodzą do sensu debat politycznych na forum Parlamentu Europejskiego. Jak pani jako europoseł tutaj w Parlamencie Europejskim podchodzi do takiej debaty? Te debaty są takie, to jest takie, taka nowomowa unijna. To, dla mnie to nie ma głębszego sensu. One się odbywają. Oczywiście odbyły się debaty o Polsce. Jakby protestowano przeciwko, oskarżano polski rząd Prawa i Sprawiedliwości o projekt ustawy antyaborcyjnej, projekt który obywatelski. Był przygotowany jako projekt obywatelski. No, ja twierdzę, że my jakby wyszliśmy z ustroju komunistycznego, więc my jesteśmy na to wyczuleni. Unia Europejska zmierza w bardzo złym kierunku. Tak naprawdę to jest jakaś forma, może mniej taka totalitarna, ale ustroju komunistycznego. Znaczy, ja mam nadzieję, że my wrócimy do idei ojców założycieli Unii Europejskiej, do korzeni chrześcijańskich. Mówiła pani o powrocie do wartości chrześcijańskich, tych tutaj w Unii Europejskiej, idei ojców założycieli. Czy dlatego zdecydowała się pani kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, aby właśnie tutaj krzewić tę ideę, bo poseł Parlamentu Europejskiego musi się liczyć z tym, że będzie występował, prawda? Pisał zapytania do Komisji Europejskiej, prowadził interwencje. Jak pani widziała swoją pozycję tutaj w Unii Europejskiej? Trochę bardziej pozytywnie oceniałam mimo wszystko Unię Europejską przed tym, kiedy zostałam posłem do Parlamentu Europejskiego. Bardziej sceptyczna, jeżeli chodzi o jakiekolwiek funkcjonowanie demokracji w Parlamencie Europejskim, jestem teraz. Natomiast Parlament Europejski potrzebuje też tych głosów rozsądku, ja bym powiedziała. Znaczy, bardzo często nas się nazywa eurosceptykami, natomiast my jesteśmy eurorealistami. Sceptyczni jesteśmy co do postaw no, tych zaledwie kilku wiodących polityków, którzy sprowadzają Unię Europejską na błędny kierunek. My tutaj jakby jasno mówimy, że powinniśmy walczyć o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Natomiast no, spotykamy się rzeczywiście ze wściekłym atakiem, ale no, myślę, że... No każdy ma prawo do życia, tak jak pani wspomniała, tak. To przecież jest zapisane w unijnym dokumencie, który nazywa się Karta Praw Podstawowych. Tak. Ale mimo tego przecież no, praktyka w Unii Europejskiej jest inna. Tak? Pewnie wykorzystywany jest ten zapis, że Unia Europejska może przyczyniać się do propagowania najlepszych praktyk i tutaj wykorzystują niektóre grupy polityczne akurat ten zapis, pomimo tego, że parlament zauważył w swojej rezolucji, tak, że polityka zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego leży w kompetencjach państw członkowskich. Jak pani postrzega, tak sięgając wstecz, swoją pozycję będąc senatorem Rzeczypospolitej Polskiej i teraz posłem Parlamentu Europejskiego, który mandat jest bardziej skuteczny?
według pani. Ja myślę, że tego nie da się porównać. Ja byłam senatorem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji. No teraz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi, jakby myślę, że możliwości posłów i senatorów rządzącej partii wzrastają. Natomiast tutaj też jesteśmy w opozycji. No to, co możemy zrobić, to oddać swój głos w konkretnej sprawie. Tak? Czyli jeżeli coś nam nie odpowiada, zagłosować przeciwko. Pamiętajmy, że prawo i decyzje w Unii Europejskiej nie są podejmowane w sposób demokratyczny, że Komisja Europejska tak naprawdę podejmuje większość tych istotnych decyzji wpływających na życie Europejczyków i no, tutaj parlament jakby współuczestniczy tylko w podejmowaniu tych decyzji i tak bardzo często kończą się te debaty i takie mają znaczenie te debaty w Parlamencie Europejskim, że polega to tylko na tym, że podyskutować to my możemy, jakby informacje idą do mediów i kształtują w jakiś sposób opinię publiczną. Nie ma to przełożenia na konkretne akty prawne i na konkretne decyzje. Bardzo często tutaj wyniki tych debat są przekładane na papier w postaci korespondencji prasowych, prawda? I potem zawsze można się powołać, co się wydarzyło w Parlamencie Europejskim danego dnia i jaki to może mieć wpływ na przyszłość. Ale ja myślę, że państwo widzowie sami się mogą przekonać, jeżeli przysłuchują się tym debatom parlamentarnym i znają realną sytuację w Polsce i tą kreowaną tutaj przez mówców. I teraz chciałem jeszcze przejść do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim w kontekście potencjalnych wyzwań, jak również do sprawy budżetowej, bo to jest bardzo ważne tutaj w Unii Europejskiej. Pytałem o funkcję senatora. Pytałem dlatego, ponieważ przecież delegacja Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przyjeżdża do Parlamentu Europejskiego regularnie i to widać na zasadzie właśnie współpracy na linii senatorowie i europosłowie, bo parlament ma funkcję kontroli politycznej i można ze sobą również tutaj podyskutować. Jakie wyzwania, jeżeli chodzi o agri i sprawy budżetowe? Komisja Europejska dąży, i to wieloletnie dążenie, żeby ograniczać środki przeznaczone na rolnictwo. I tutaj pomimo tego, że są jakby gotowe regulacje, rozporządzenia, teraz komisja znowu wychodzi z jakimś omnibusem, tak to pięknie nazwano, żeby wydawać niby środki elastyczne, a w rzeczywistości może to prowadzić do tego, że środki przeznaczone na rolnictwo komisja będzie chciała wydawać chociażby na imigrantów. I my przeciwko temu protestujemy. No, teraz będziemy, jakby jest opracowywany tak zwany raport Agniu, który mówi o tym, żeby jakby WPR miała większy wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, na tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. My oczywiście ten raport popieramy. On też mówi o tym, aby środki z WPR-u trafiały właśnie nie do tych ogromnych, dużych przedsiębiorstw rolnych, tylko żeby trafiały do mniejszych i średnich producentów rolnych czy rolników. I myślę, że jest to dobre podejście, bo to do tej pory no, niestety lobby tych dużych wpływa na to, że wiele środków trafia no nie tam, gdzie powinno trafiać. Najlepszą żywność produkuje się w małych i średnich gospodarstwach. A jak pani teraz ocenia sytuację pod kątem tych kwot mlecznych? Zapadła decyzja jakiś czas temu. Pamiętamy też jeszcze sprzed lat sytuację, jak przyjechali tutaj rolnicy i oblali mlekiem Parlament Europejski. Słyszeliśmy o tej kwestii, widzieliśmy to. Jak pani teraz ocenia sytuację? To znaczy, my długo protestowaliśmy przeciwko temu, żeby polscy rolnicy nie płacili. No źle się stało, że Polacy muszą zapłacić kary. Jest to co prawda rozłożone na 3 lata. Natomiast myślę, że też te umowy z innymi krajami może otworzą nam inne rynki. Poszukiwanie zbytu. Nowych rynków zbytu. Nowych tak, rynków zbytu. Sytuacja w na rolnictwie rynku, zawsze przez wiele lat jest niełatwa. Dlatego my musimy, przede wszystkim ja uważam, że powinniśmy promować zdrową polską żywność i dbać o to, żeby to właśnie Polacy spożywali tą zdrową żywność, żeby nasz rynek nie był zalewany przez żywność o wątpliwej jakości, bo to przekłada się na zdrowie Polaków w przyszłości, na zdrowie naszych dzieci. Nie tak dawno też odbyły się Study Daysy w Krakowie, prawda? Pani uczestniczyła w tych Study Daysach. Jak to się stało,
że na przykład w Zielonym Tygodniu posłowie mogą podróżować, jakby pani wyjaśniła telewizją, bo wiemy, że to jest wpisane w kalendarz Parlamentu Europejskiego, jest Zielony Tydzień, mają do tego prawo, ale kilka słów właśnie na ten temat w kontekście wyjazdów do Polski z Parlamentu Europejskiego i posługa właśnie tam. To znaczy, no, wszystkie grupy parlamentarne mają tak zwane tygodnie robocze w różnych krajach. Mieliśmy w Wielkiej Brytanii. Znaczy, wyjazdy odbywają się do krajów, z których pochodzą posłowie z danej grupy. I wszyscy posłowie w zasadzie walczą o to, bo to jest też promocja danego kraju. Ja byłam w Krakowie i na przykład rozmawiałam z wieloma posłami. Oni byli zachwyceni, że Kraków jest piękny. My też, no, staramy się jak najwięcej pokazać i żeby to było też taka okazja poza pracą, żeby była to okazja do tego, żeby oni, no, powiem, zmienili zdanie o Polsce, bo oni myśleli, że Polska to już jest daleki wschód, tak? Natomiast zobaczyli piękny kraj i myślę, że już nawet w tych debatach będą mieli jakby swoje zdanie o Polsce, tak? No, też pamiętajmy po Światowych Dniach Młodzieży w Polsce. Też niektórzy przyjechali z zapasami żywności, a przekonali się, że Polska jest świetnym krajem. No, oczywiście też, no, relacje swoje zdał pan minister Macierewicz po szczycie NATO. Jakby opisał nasze relacje, czy naszą opinię na temat zagrożeń płynących ze strony rosyjskiej. Też między innymi po tym szczycie, o tych intensywnych manewrach i ćwiczeniach wojsk rosyjskich. Jakby starał się uczulić tych posłów na zagrożenie płynące z tamtej strony i też jakby uzasadnił, opisał potrzebę naszej bliższej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej. Czyli to działa tak na zasadzie, jeżeli chodzi o organizację Study Daysów, tak jak pani powiedziała, delegacje narodowe, na przykład pani Róża Tomaszic z Chorwacji, z wyspy, tak, Korczula, można, tak, pojechać na tę wyspę, Włoch, to można pojechać, tak, do Rzymu. Na przykład do Rzymu, i Polska, można pojechać do Krakowa. Dziękuję serdecznie za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, moim gościem w studiu parlamentarnym była pani poseł Parlamentu Europejskiego Beata Gosiewska, Komisja do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie za uwagę. Drodzy widzowie telewizji Trwam, serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.